Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy program Galaktyka Pomerania, oczywiście na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy. Dziś mamy 13 dzień marca. Mam nadzieję, że nie będzie to dzień typowy, a przynajmniej nie był do tej godziny 17. No, drodzy Państwo, to 72 dzień roku do końca. Pozostało 293 dni do Twoich imienin, Sylwester, oczywiście. Oczywiście jest to 11 tydzień roku. Jeżeli chodzi o imieniny, dziś obchodzą je Anioł, bardzo nietypowe imię, ale jakże zacne, Bożena, Krystyna, Letycja oraz Marek. Dla tych, którzy wcześniej wstają, doskonale wiedzą, że dziś o 5.55 wschodziło słońce. Nie wiem, czy było je widać, ja bynajmniej nie widziałem. Pięknie dziś było, no pięknie coś było. Piękne zdjęcia dotyczące Szczecina i naszej panoramy szczecińskiej również pojawiły się na Facebooku. Ja bardziej wolę zachody słońca, a ten zachód słońca jest dokładnie o 17.37. Dzień trwa 11 godzin i 42 minuty. Już dla niektórych trwa dłużej. No, dla niektórych trwa dłużej, ale jeżeli chodzi o to, kiedy jest jasno, już niedługo równonoc, więc i równo, więc będzie cieplej. Nie możemy się tego doczekać, bo już wkrótce pierwszy dzień wiosny, jeżeli chodzi o znak zodiaku. To dziś osoby, które urodziły się właśnie w dniu dzisiejszym, są pod znaku ryb. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wydarzenia, 13 stycznia w kalendarzu naszego miasta zapisał się w ten oto sposób. Dokładnie w 1992 roku w klinice Pomorskiej Akademii Medycznej przy ulicy Unii Lubelskiej przeprowadzono pierwszą w Szczecinie operację przeszczepu serca. Operację w obecności całego zespołu Instytutu Kardiochirurgii Pomorskiej Akademii Medycznej kierował doktor Zembala z Zabrza. To takie przełomowe wydarzenie, które odbyło się właśnie 13 marca 1992 roku. Jeżeli chodzi o wydarzenia w Polsce, to w 1931 roku Sejm RP uchwalił ustawę znoszącą wszystkie przywileje lub ograniczenia związane z pochodzeniem, narodowością, językiem, rasą lub religią. Sprzed 1918 roku, tak swoją drogą zastanawiam się, bo wybrałem ten punkt z uwagi na ostatnie zamieszanie w związku z tym, co dzieje się w naszym kraju i całą dyskusję na temat tolerancyjności, a może czasem jej braku. Jeżeli chodzi o wydarzenia na świecie, to w 1969 roku zakończyła się załogowa misja kosmiczna Apollo 9. Tak oto 13 marca zapisał się w historii naszego świata i nie tylko, ale głównie Szczecina. Dziś razem z Sandrą Myszkowską będziemy prowadzić ten program dla Państwa, ale z nami jest także Infoludek. Tak, ale zanim Infoludek, warto przypomnieć, drodzy Państwo, że nie jesteśmy tylko tu w Centrum Handlowym Galaxy, ale jesteśmy przez całą dobę na naszym profilu facebookowym, na który warto zaglądać, ponieważ dzieje się wiele, są konkursy, zdjęcia, kulisy powstawania programu. Warto wpisać w facebookową wyszukiwarkę Galaktyka Pomerania, polubić nas, tam również odpowiadać na konkursowe pytania. Dziś również będzie konkurs, oczywiście o godzinie 18.30 pojawi się Kimama, ale o tym za moment, bo tak jak Sylwester powiedział... Sandra nie chce zdradzać, bo my za chwilę powiemy, co to za konkurs i jaki taniec Sandra dziś będzie tańczyła. Ona już jest mocno rozgrzana i przygotowana. Myślę, że wszyscy Państwo także. Ja obiecuję, że warto, bo ja sam jestem ciekaw efektów tego tańca, ale nie zdradzamy, bo to za chwilę. Z nami jest redaktor serwisu infoludek.pl. Małgosia Pupek, witamy Cię bardzo serdecznie. Powiedz, jakie wydarzenia w tym tygodniu serwis infoludek.pl poleca szczecinianom, no i nie tylko. W tym tygodniu z pewnością nie zabraknie interesujących wydarzeń muzycznych. W sobotę o godzinie 21.00 Free Blues Club zaprasza na koncert Damiana Ukedże. Artysta znany jest szerszej publiczności jako zwycięzca pierwszej edycji programu The Voice of Poland. Wcześniej związany był z takimi zespołami jak Jerry's Holben, Trigger i Fat Belly Family. Po wygranej skoncentrował się na stworzeniu autorskiego materiału do swojej debiutanckiej płyty, której premiera odbyła się w lutym bieżącego roku. Album promuje singiel Bez Królewie, który, jak mówi sam artysta, jest fuzją buntu i rockowej szarpaniny. Także w sobotę o godzinie 21.00 w piwnicy Kany odbędzie się koncert Marszałek Pizducki One Man Band. To solowy projekt Piotra Markowskiego, basisty, wokalisty i tekściarza związanego z takimi szczecińskimi zespołami jak Wespa, Pomorzanie i grupą performerską Wielkie Pomorze. Marszałek Pizducki przedstawia się jako jedyny pełnoprawny reprezentant powołanego przez siebie do życia gatunku muzycznego blues country punk. Z kolei w niedzielę w Teatrze Polskim dwukrotnie wystąpi Andrzej Poniedzielski. Znany poeta i autor tekstów piosenek będzie promował swoją płytę pod tytułem Szlaf Rock and Roll.
to autorskie wykonanie piosenek pisanych dla wielu wykonawców, m.in. Maryli Rodowicz, Edyty Geppert i Seweryna Krajewskiego. Andrzej Poniedzielski wystąpi z Towarzyszeniem Aktorki Teatru Polskiego Sylwii Różyckiej. A koncerty rozpoczynają się o godzinie 16 i 19. Tak jak powiedziałaś, te koncerty odbędą się w Szczecinie. A czego będziemy mogli posłuchać w naszym regionie? W niedzielę o godzinie 17 Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza na koncert Eleni. To jedna z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Swoją pierwszą płytę długogrającą nagrała w 1977 roku z zespołem Prometeus. Artystka koncertowała w wielu krajach świata i nagrała ponad 20 płyt, które sprzedały się w milionowych nakładach. Koncert piosenkarki odbędzie się w ramach corocznych obchodów Dni Kultury Greckiej w Policach. To była muzyka rozrywkowa, a co dla miłośników muzyki poważnej? W niedzielę o godzinie 18 w klubie 13 Mus odbędzie się koncert z okazji rocznicy urodzin Giuseppe Verdiego. Recital Viva Verdi w wykonaniu wybitnych włoskich artystów Angeli Papale i Fabio Mara to z pewnością uczta dla duszy wielbicieli XIX-wiecznej muzyki operowej. Sandra, dała nam się poznać już z tej strony, że bardzo lubi tańczyć. A co możemy właśnie zaproponować takim osobom jak Sandra? Osobom, które lubią tańczyć. Daj mi spokój. W sobotę i niedzielę w Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie odbędą się Mistrzostwa Polski International Dance Organization. W imprezie weźmie udział ponad 1000 tancerzy. Zawodnicy będą rywalizować o tytuły Mistrza Polski w kategoriach Disco Dance, Disco Freestyle i Street Dance Show. Impreza ma wyłonić kadrę Polski na Mistrzostwa Europy i Świata. Są również takie osoby jak Sylwester, miłośnicy teatru, którzy chodzą do teatru przynajmniej raz na tydzień. Co dla nich polecimy? W piątek o godzinie 21 Piwnica przy Krypcie zaprasza na premierowy spektakl pod tytułem 39 stopni. To pastisz szpiegowskiego filmu Alfreda Hitchcocka z 1935 roku. Akcja spektaklu rozgrywa się w latach 30. Główny bohater Richard Hannay usiłuje rozwikłać zagadkę morderstwa i tym samym oczyścić się z ciążących na nim podejrzeń. 39 stopni to komedia pełna zaskakujących zwrotów akcji, tajemnic i szalonego humoru. Gosiu, podsumowując, na co jeszcze w tym tygodniu, może już tak mówię, nie do końca kulturalnego, ale jednak bardzo ciekawego, chcielibyście zaprosić? W najbliższy weekend na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich odbędą się dwa wydarzenia. To 22. Międzynarodowe Targi Budowlane Budgry w Szczecin 2013 oraz 17. Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej Energia. Łącznie tworzą one największe w północno-zachodniej Polsce wydarzenie w branży budowlanej i energetycznej. W ofercie targów Budgry w Szczecin znajdą się nowe technologie i materiały budowlane, natomiast podczas targów Energia zostaną pokazane sposoby pozyskiwania i wykorzystywania energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Targi potrwają od piątku do niedzieli. Mogłaś... Dokończ, bo już chciałam oczywiście wejść w słowo. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie można oczywiście znaleźć na naszej stronie internetowej www.infoludek.pl. Zapraszamy. Gosiu, pięknie Ci dziękujemy za ten skrót informacji, jeżeli chodzi o życie kulturalne Szczecina i okolic. No a drodzy Państwo, warto zostać z nami, ponieważ dziś w programie, jak w każdą środę, będzie zarówno społecznie, jak i politycznie. Tuż po serwisie informacyjnym, na który za moment Państwa zaprosimy, pojawi się Grzegorz Kluczyński, nasz blog, z którym spotykamy się co środę. Dzisiaj tematem przewodnim będzie stan publicznej służby zdrowia w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o tym, jakie są wyniki sondy przeprowadzanej przez dzisiejszy cały dzień na Facebooku. Dowiemy się, co na temat służby zdrowia sądzicie właśnie wy Państwo, szczecinianie. Następnie... Zapytamy także o to naszych radnych, zapytamy Łukasza Tyszle raz Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej oraz Adama Kozłowskiego Klubu Radnych SLD o to, jak z ich strony wygląda ten dostęp do służby zdrowia i czy ich zdaniem jest to bezpieczna służba zdrowia, bo myślę, że to jest podstawowe pytanie, które trzeba i należy postawić w obecnej sytuacji, wtedy kiedy ewakuuje się cały szpital i kiedy naraża się tym właśnie sposobem zdrowie i życie wielu osób, często nie mających wpływu na to, jaki jest stan rzeczy. Z Grzegorzem na wstępie porozmawiamy jeszcze na temat tego,
co w ostatnim czasie działo się ważnego w naszym mieście, na co Państwo jako widzowie oraz na co internauci zwrócili szczególną uwagę, a co może być z punktu widzenia blogera bardzo istotne. szczecin.blogx.pl/debata, tam można dołączyć do dyskusji i zadawać pytania naszym dzisiejszym gościom, tak aby uczestniczyć razem z nami w tej dyskusji. My wszystkie te Państwa pytania będziemy przedstawiać naszym gościom, my będziemy starali się na nie szukać odpowiedzi, także warto być z nami, bo będzie z nami także rzeczniczka pogotowia ratunkowego w Szczecinie, którą zapytamy o to, co zrobić, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji i stajemy przed decyzją, czy dzwonić po karetkę pogotowia, czy nie dzwonić. Kiedy powinniśmy korzystać z tej pomocy, kiedy powinniśmy radzić sobie samemu, w jaki sposób przekazywać tą informację dyspozytorowi, aby była ona jasna i czytelna i w jakich sytuacjach dyspozytor takiej pomocy może nam odmówić. To wszystko w drugiej części, na którą bardzo zapraszamy Państwa i zapraszam do tego, aby brać udział w naszej interaktywnej dyskusji. Natomiast już po drugim serwisie informacyjnym zachęcamy Państwa do tego, aby usiąść ponownie przed telewizorami, ponieważ będzie bardzo rozrywkowo. Oczywiście pojawi się Kimama Dance Studio. Dziś na życzenie, specjalne życzenie Sylwestra, taniec brzucha, mój Sandra współprowadzący, nie wkopiesz mnie, Sylwester zgodził się, że tym razem rzeczywiście na 100% da wszystko. To, co z siebie najlepszej, będzie tańczył, będzie uczył się pod okiem najlepszych. Natomiast o godzinie 18.45 Łukasz Plewnia i kolejna porcja ćwiczeń, które pozwolą nam już na wiosnę i na wakacje dojść do tej swojej wymarzonej sylwetki. Dokładnie, Szanowni Państwo, teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Was na serwis informacyjny, w którym między innymi takie tematy jak Platforma Obywatelska żąda transparentności w spółkach miejskich, prezydent odmawia. Dlaczego i czy powinien odmówić, na kim powinniśmy się wzorować i kto taką transparentność w naszym kraju na przykład zapewnia? O tym więcej w serwisie informacyjnym. Między innymi także Straż Miejska nakłada mandaty za palenie śmieciami. No i przegląd nowego festiwalu, kolejnego festiwalu, już kolejnej edycji Kontrapunkt 2013. Święto Teatru już za miesiąc w Szczecinie. Czego możemy się spodziewać? O tym więcej w serwisie informacyjnym. My żegnamy się na krótką chwilę. Tak, jeżeli chodzi o serwis, to i tak tylko niektóre informacje, które dziś zaprezentują Państwu dziennikarze Telewizji Pomerania. My się z Państwem żegnamy na 15 minut. Spotykamy się o godzinie 17.30. Zostańcie z nami. Do zobaczenia.